No, niesamowite uczucie w wieku 16 lat jeździć już swoją furą. Niestety ten samochód rozbiłem. Należy sobie te cele wyznaczać, te swoje marzenia sobie wyznaczać i po prostu cisnąć, żeby je zrealizować. Siemanko, siemanko, Dawid Jakubowski z tej strony, kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. Witam Cię w kolejnym odcinku. Tak jak widzisz, troszeczkę inna sceneria, ponieważ znajdujemy się na parkingu. Postanowiłem, że stworzę nową serię na tym kanale, taką serię vlogową, gdzie będę po prostu pokazywał Wam jakieś ważne wydarzenia z mojego życia, jakieś podróże, być może targi e-commerce'owe, biznesowe, różne ciekawe rzeczy, które prawdopodobnie właśnie Was zaciekawią, także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy w ogóle chcecie taką serię, czy są te rzeczy interesujące. Także jako pierwszy odcinek właśnie z tej serii vlogowej chciałbym Ci pokazać samochód, który niedawno kupiłem, a jest to mój wymarzony samochód, na który naprawdę czekałem długo, długo. Powiedzmy, no jest to takie spełnienie marzeń, więc właśnie na sam początek tej serii vlogowej pokażę Ci, jaki samochód kupiłem, jakie brałem inne samochody pod uwagę, potem jakie miałem jeszcze inne samochody wcześniej, także dzisiaj będzie taki content motoryzacyjny, także serdecznie zapraszam na odcinek. Okej, znajdujemy się aktualnie w centrum Katowic, niedaleko mnie jest KTW oraz Spodek. Znalazłem taki dosyć spory parking i właśnie zaprezentuję Wam teraz samochód, który właśnie niedawno kupiłem. Jest to Mercedes CLA AMG, dokładnie w modelu 35 AMG. No jest to, że tak powiem, no auto moich marzeń. Zawsze chciałem mieć naprawdę fajnego Mercedesa, jeszcze w wersji AMG, no to naprawdę, no jest to coś niesamowitego. Myślę, że może troszeczkę będę gadał głupoty w tym materiale, ale jest to, że tak powiem, ważne wydarzenie w moim życiu, ponieważ zawsze byłem hakiem, facetem, który lubi motoryzację, który interesuje się tym, ale zawsze gdzieś tam miałem, ok, nie jest to teraz dobry czas, żeby kupować samochód, wolę zainwestować te pieniądze w jakieś, czy kryptowaluty, czy w jakieś, czy złoto, czy jakieś inne inwestycje. Po prostu zawsze wolałem podejść do tego bardziej racjonalnie, natomiast właśnie w tym momencie spełniłem to swoje marzenie, postanowiłem, że ok, dobra, raz się żyje, naprawdę warto jest te marzenia spełniać i właśnie tutaj przed Wami stoi moje marzenie, które udało mi się niedawno spełnić, także już Wam pokazuję dokładnie, jak to autko wygląda. I tak się prezentuje fura. Mamy tutaj lakier matowy. Jest to według mnie taki najciekawszy lakier, jeśli chodzi właśnie o gamę Mercedesa. Nazywa się on Szarość Gór Magno, więc naprawdę dosyć ciekawie to wygląda. On się w słońcu troszeczkę błyszczy, natomiast ogólnie jest to lakier matowy. Tak jak widzicie, mam tutaj pięcioramienne felgi również AMG. Z tyłu jest dokładka, właśnie taka lotka, można powiedzieć, właśnie też z tego pakietu AMG. Mamy tutaj dwa wydechy. Jest emblemat tutaj właśnie AMG, tak to wygląda, CLA 35. Ogólnie jeśli chodzi o ten samochód, no to według mnie, że tak powiem, tyłek robi zdecydowanie najlepszą robotę. Super siedzi ta lotka, te wydechy, ten dyfuzor z tyłu, także no super to wygląda. Jeśli chodzi o jeszcze takie bajerki w tym samochodzie, no to mamy tutaj dach panoramiczny, on teraz jest zamknięty. Wszystkie, że tak powiem, dodatki, jakie można było wziąć, są jakby dołożone do tego samochodu. To jest auto używane. Tutaj też będę, muszę to podkreślić, że jakby ja kupiłem tam samochód używany, ponieważ też chciałem podejść do tematu rozsądnie, więc jest to samochód używany, jest prawie 3-letni, natomiast no jest w bardzo dobrym stanie, ma mały przebieg, poprzedni właściciel naprawdę bardzo fajnie o niego dbał, także no nie ma praktycznie nic do roboty. Ja będę osobiście prawdopodobnie zmieniał parę rzeczy. Na pewno bym chciał zmienić tutaj właśnie ten grill, ten z CLA 35 AMG na ten z grill 4-5 pana Amerykana. Prawdopodobnie dojdą do kładki z przód, boki i z tyłu. Myślę, że felgi również będę zmieniał. Myślę, że tutaj można byłoby pójść w 20-calowe albo po prostu inny wzór. Jeszcze nie jestem pewny, natomiast no tutaj rozmyślam nad tymi felgami, co tutaj zrobić. Na pewno chciałbym zrobić taki tak zwany dechroming, czyli wszystkie elementy, które są właśnie takie emblematy. One są chromowane, tak samo klamki są tutaj w chromie. Te emblematy z tyłu również są chromowane, więc te wszystkie rzeczy będę chciał jakby zmienić na kolor czarny. Już większość tych rzeczy już zamówiłem i już przyszło do mnie, natomiast muszę to wszystko jeszcze pozamieniać. Także tak to się prezentuje, za chwileczkę jeszcze pokażę, jak to wygląda w środku. Dobra, i tak to się prezentuje w środku. Mamy tutaj kubełkowe fotele
AMG Performance z takimi czerwonymi, że tak powiem, nitkami, przeszyciami i tak dalej. Dosyć ciekawie to wygląda. Super też jest właśnie ten pas, który jest również w tym kolorze czerwonym. No i tak się prezentuje tutaj ta deska rozdzielcza. Również mamy kierownicę AMG podciętą od dołu. Mamy tutaj pokrętło do zmieniania trybów. Mamy teraz tryb komfortowy. Możemy zmienić na Sport i na Sport Plus. Wtedy oczywiście otwiera nam klapę wydechu i wtedy jest głośniejsze, dosyć lepiej to brzmi. Tak się prezentuje tutaj ta deska rozdzielcza. Ok, teraz wskoczyłem do tyłu samochodu, żeby wam pokazać to troszeczkę z dalszej perspektywy, jak to wygląda. Plus właśnie ten dach panoramiczny, który naprawdę robi mega roboty. Także no, według mnie tutaj specyfikacja jest naprawdę świetna. Jeśli bym osobiście miał sam konfigurować ten samochód, no to dokładnie taką samą specyfikację bym tutaj, że tak powiem, stworzył i dokładnie te same bajerki bym pododawał. Dobra, teraz sobie odpowiemy na parę pytań jeszcze odnośnie tej furki. No bo jeśli chodzi o parametry, jaki to jest silnik, jak to wygląda właśnie pod względem tych parametrów, no to jest to wersja właśnie, tak jak mówiłem przed chwileczką, 35 AMG, czyli jakby jedna z mocniejszych wersji CLA, natomiast nie jest to ta topowa wersja 45, tylko właśnie troszeczkę słabsza. W tej wersji mamy 306 koni dokładnie. Jest to silnik czterocylindrowy, napęd na 4 koła. Wiadomo, no ten napęd nie jest stały na 4 koła, tylko no jakby jest przekładany w zależności od tego, jakie są potrzeby w danym momencie. Teraz kolejna sprawa. Jakie brałem w ogóle samochody pod uwagę, jeśli chodzi o zakup? No tutaj CLA zawsze mi się bardzo podobał z tego powodu, że jakby jest to samochód, powiedzmy, funkcjonalny. Mamy tutaj 4 miejsca. Można bez problemu pojechać na jakąś dłuższą trasę, na wakacje, zapakować się do bagażnika. Jest to naprawdę dosyć praktyczne samochód i dodatkowo ma jeszcze super napęd na 4 koła, 300 koni ponad. Niektórzy mówią, że na hamowni potrafi wypluć się tam około 320 koni, także jest to zdecydowanie żwinny samochód. Nie będę wam tego pokazywał, ponieważ dosłownie kamera leży mi tutaj na tym kokpicie, więc nie chcemy, żeby ona gdzieś tutaj wyleciała do tyłu. Natomiast myślałem też wcześniej w ogóle o Focusie RS. Jest to samochód naprawdę super pod względem jakby fanu z jazdy. Również ma ponad 300 koni, napęd na 4 koła. Naprawdę świetnie się zbiera, miałem okazję jeździć, ponieważ mój znajomy właśnie sprzedawał i chciałem od niego odkupić ten samochód. Natomiast jakby z Focusem RS-em był taki problem, że po prostu środek już był naprawdę dosyć leciwy, gdzieś tam trącił myszką, widać było, że już troszeczkę czasu jest on na rynku, no więc po prostu wolałem pójść w coś, co na przykład mogę sobie podpiąć telefon do systemu, mieć Apple CarPlay czy różne systemy nawigacji i tak dalej, żeby to faktycznie działało porządnie, żebym ja mógł tym samochodem jeździć na co dzień i żebym mógł jakby tutaj bez problemu wszystkie rzeczy załatwiać, nie myśląc o nich, tak, że muszę coś tam dodatkowo instalować, dokładać i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym jakby tutaj propozycją było właśnie Audi S3 albo Audi RS3. Tutaj naprawdę dosyć mocna konkurencja de facto, taka bezpośrednia, jeśli chodzi o Mercedes CLA. Tylko że jakby tutaj znowu środek w Audi, a środek w Mercedesie to jest totalna przepaść. Teraz Audi wypuściło nową wersję S3 i RS3, gdzie mamy naprawdę bardzo fajny środek, jakby próbują nadgonić te braki w stosunku do Mercedesa. No i ta nowa wersja naprawdę robi roboty. No i oczywiście silniki RS3, mamy tam świetny silnik pięciocylindrowy, który no, brzmi rewelacyjnie. To tam mamy już dokładnie 400 koni, więc naprawdę bardzo, bardzo porządny silnik. No tylko że jakby ta nowa wersja już kosztuje grubo ponad 350-400 tysięcy złotych, więc no tutaj już naprawdę trzeba mieć spory budżet na tego typu zabawki. Kolejne propozycje to były na przykład Toyota Supra. Miałem wypożyczoną Toyota Supra na weekend. Zresztą na moim Instagramie tam wrzucałem parę fotek z tej właśnie z tego weekendu, jak to wyglądało. Naprawdę niesamowita zabawka. W Toyocie Suprze się poczułem rewelacyjnie i naprawdę dosyć mocno o niej myślałem. Tylko że znowu mamy tutaj problem z Toyota Suprą taki, że jest to samochód typowo weekendowy, napęd na tył. Mamy tylko i wyłącznie dwa miejsca, więc za bardzo nie zabierzemy rodziny czy jakichś znajomych na jakiś dłuższy wypad, czy jakikolwiek wypad, tak? Byłem w stanie tylko ja i moja dziewczyna w tym samochodzie jechać, więc jest to spory minus, tak? Jeśli chodzi o jakby taką praktyczność. Jak się ma jako to drugi, trzeci samochód w domu, to jak najbardziej w porządku, ale no tutaj akurat to było jakby zakup taki, że mam jeden samochód główny, którym będę jeździł i jakby on musi spełniać wiele funkcji, dawać fan z jazdy, musi być naprawdę ładny, mieć
te nowoczesne wnętrze, ale też być praktyczny, mieć bagażnik, 4 miejsca i po prostu, żebym mógł się nim przemieszczać najzwyczajniej w świecie między punktem a punktem B. Z tego przedziału cenowego brałem też pod uwagę BMW M2 Competition oraz C-klasę 43 AMG i to były naprawdę takie dosyć mocne propozycje, natomiast jakby w obydwu przypadkach no znowu miejsce, tak? Jakby w C-klasie to w ogóle z tyłu nie ma totalnie miejsca, jest to jakby de facto dwuosobowy samochód, a jeśli chodzi o BMW, no to powiedzmy, no nie ma też szału. No jeździłem w BMC M2 z przodu, z tyłu i faktycznie no jest to też taki samochód, że na zasadzie dziecko do tyłu można wrzucić, ale nie jest to samochód, który będzie po prostu praktyczny, więc jakby tutaj poszedłem w ten, troszeczkę bardziej w stronę praktyczną z tym samochodem, ponieważ jakby myślę, że no prędzej czy później kupię sobie jakąś zabawkę na zasadzie taką właśnie dwuosobową, typowo sportową, która będzie tylko na weekendy, tak? Która nie będzie miała żadnych kompromisów, będzie dawała czysty fan z jazdy, a nie tak jak tutaj, że mamy to właśnie połączenie. No i teraz pytanko, dlaczego w ogóle 35 AMG, a nie 45? No i szczerze powiem, że jakby tutaj cena najbardziej zrobiła robotę, ponieważ przejechałem się 35 i bałem się przede wszystkim tego, że no tutaj będzie duża różnica w mocy, tak? Że ta 35 to będzie się tak ledwo odpychać, a no, jak chce się AMG, to tylko 4,5 w tym modelu. Natomiast bardzo się zdziwiłem, ponieważ pojechałem na jazdę testową, sprawdziłem ten samochód i okazało się, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze się zbiera. Wbija w fotel, strzela z wydechu i jest naprawdę bardzo przyjemnie się w tym jeździ tym samochodem, więc jakby stwierdziłem, że nie ma sensu dla mnie dopłacać 100 tysięcy, bo de facto to jest taka dopłata. 80 do 100 tysięcy, żeby mieć naprawdę perełkę, egzemplarz, jeśli chodzi o AMG 45, no to trzeba liczyć się przedziały około 300-320 tysięcy złotych. A tutaj przedział 35 AMG to jest przedział około 200 do 230-40 tysięcy. Także naprawdę mamy od 80 do 100 tysięcy złotych dopłaty, właśnie jeśli chodzi o ten model AMG 45, gdzie no, jeśli chodzi o dźwięk, nie ma za bardzo różnicy. To w obydwu przypadkach mamy 4-cylindrowe silniki, więc dla mnie, gdyby to było na przykład rozmyślenie między S3 a RS3, no to zdecydowanie wolałbym dopłacić, no bo wtedy w RS3 mamy ten 2,5-litrowy silnik, 400 koni, więc tutaj jest warto dopłacić do tego większego modelu, tego wyższego, bo jest to naprawdę duża różnica. A według mnie między 35 a 45 AMG nawet wizualnie nie ma dużej różnicy. On tam to są jakieś drobne zmiany, jeśli chodzi o wygląd. Nawet 45 nie ma innej budy, nie jest szerszy, nie ma jakichś dodatkowych, że tak powiem, gadżetów, których nie byłoby, no może poza drift modem, tak, w 45S. No ale to umówmy się, to też nie jest samochód do driftu, więc jakby tutaj tego nie brałem pod uwagę. Teraz chciałbym wam powiedzieć w ogóle, jakie były moje poprzednie samochody, żeby wam pokazać, jak duży był to przeskok, jeśli chodzi o jakby taką motoryzacyjną przygodę, ponieważ mój pierwszy samochód kupiłem w wieku 16 lat, tak, dobrze słyszałeś, w wieku 16 lat. Jest coś takiego w polskim prawie, myślę, że sporo osób w ogóle może o tym nie wiedzieć, jak kategoria B1. I ta kategoria B1 uprawniała do jeżdżenia samochodami takimi małymi, lekkimi. One były jakby oznakowane kilogramowo do 550 kilo. Jakby to była taka trochę kategoria, która była zrobiona de facto podkłady i tego typu różne sprzęty. Natomiast dosyć sporo było też takich samochodów bardzo malutkich, które pod tą kategorię wagową się również mieściło. Więc ja mój pierwszy samochód kupiłem w wieku 16 lat. Było to Daihatsu Core. Naprawdę ono miało, nie wiem, z 50 koni może maksymalnie. No niesamowite uczucie w wieku 16 lat jeździć już swoją furą. Niestety ten samochód rozbiłem podczas wyprzedania. Kolejny samochód, jaki miałem, to dostałem na 18 od moich dziadków takiego starego Mercedesa C-klasę w coupe. To było C200. To był w ogóle Mercedes z kompresorem, także już jakieś tam pierwsze lepsze osiągi w samochodzie można było poczuć. No i mój aktualny samochód, że tak powiem, do teraz, to był Volkswagen Scirocco. On był w dieslu, tam było 1,9, jeśli dobrze pamiętam, około 160-180 koni, ponieważ on tam miał wgrywany mapę. Poprzedni właściciel właśnie wgrał tam mapę, więc on dosyć fajnie się zbierał. Natomiast no było to jakby dla mnie największy minus, to było to, że samochód był w dieslu. Natomiast no w tym momencie właśnie już przesiadłem się z tego Volkswagena Scirocco na Mercedesa CLA 35. No i szczerze powiem wam, że dzisiaj właśnie jechałem wcześniej jeszcze zrobić zdjęcia na sprzedaż tego Scirocco, no to
feedback, jakby experience jazdy, to jest totalnie inna bajka. No bardzo się cieszę, no nie będę ukrywał, bo to jest ogromne marzenie i zawsze myślałem o tym kupnie samochodu. Wstrzymywałem się bardzo długo, tak jak powiedziałem wam na samym początku tego materiału, ponieważ zawsze starałem się podchodzić z takimi rzeczami bardzo rozsądnie i dopiero kiedy naprawdę zbudowałem sobie bardzo dużą poduszkę finansową, mam sporo inwestycji, rozwijam kolejne sklepy internetowe i tak dalej, dopiero gdzieś tam postanowiłem, że dobra, to jest już odpowiedni moment, że ja nie będę się gdzieś tam bał, że nagle mi spraknie pieniędzy na coś, czy na przykład, nie wiem, jak są osoby, które biorą samochody na wynajem czy na leasing i po prostu mają de facto pieniądze tylko i wyłącznie na wpłatę własną i na pierwszą ratę, no to wtedy to w ogóle jakby jest totalnie niepoważne według mnie, więc ja tutaj zdecydowanie podchodzę do tematu mocno rozsądkowo i dlatego też właśnie między innymi wybrałem te 35 AMG, bo wydaje mi się, że jakby tutaj cena do jakości w takim przedziale cenowym, bo tak naprawdę jeśli się przyjrzymy aktualnie na rynek i mamy samochody w takim przedziale powiedzmy od 150 do 250 tysięcy sportowe, które mają być jakby nowe z fajnym środkiem i żeby były naprawdę funkcjonalne, to nie ma dużo tego wyboru. Ok, jesteśmy już po przejażdżce. To był właśnie mój Mercedes CLA 35 AMG. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, czy podobają wam się takie vlogi, czy chcecie więcej takiego kontentu, czy według was ten samochód w ogóle robi robotę, czy nie robi robotę, co byście w nim zmienili, ewentualnie jaki można byłoby tuning zastosować, jakieś wizualne, być może mechaniczne. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. Słowem końca, może nie chcę brzmieć jakoś tak super coachowo, czy motywacyjnie, czy coś w tym stylu, natomiast jakby patrząc wstecz parę lat, 4-5 lat wstecz, kiedy na przykład pracowałem czy na zmywaku w Londynie, czy na nocne zmiany, czy w ogólnie podczas studiów i gdzieś tam myślałem, jak w ogóle to moje życie się potoczy w przyszłości, to jakby ktoś mi powiedział, że kupię sobie taki samochód i jakby spełnię takie marzenie, to na pewno bym powiedział, ok, troszeczkę ktoś wymyśla i na pewno to się tak szybko nie spełni, także marzenia się nie spełniają, marzenia należy spełniać, więc no tutaj na pewno należy wiedzieć, co się chce od życia, należy sobie te cele wyznaczać, te swoje marzenia sobie wyznaczać i po prostu cisnąć, żeby je zrealizować, bo jest to możliwe, da się robić naprawdę super tematy w aktualnych czasach, możemy robić interesy online na całym świecie, czy to właśnie e-commerce, czy jakiekolwiek inne, naprawdę sposobu na zarabianie pieniędzy jest mnóstwo, także tutaj troszeczkę motywacyjnie na sam koniec, ale naprawdę da radę w tym czasach, w których żyjemy, zarabiać fajne pieniądze i nie trzeba gdzieś tam mieć jakichś kontaktów, czy nie wiadomo czego, także tą myślą zostawiam was w tym odcinku. Dzięki raz jeszcze za oglądanie, dajcie łapka w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się w kolejnym takim materiale. Na razie, hej, hej!